Dobry wieczór, dzwonię w sprawie 10 cienkich szklanek. Dobry wieczór. Przepraszam, że jestem tak nakręcony, ale nie spodziewałem się, że ktoś naprawdę to za darmo daje takie rzeczy. A widzę, że pani, jeśli pani nie kłamie, to pani daje te szklanki za darmo, tak? Tak, oddaję za darmo. Powiem pani tak, gdzie jest haczyk na starcie? No bo tu widzę, że cena jest za darmo, ale zawsze wiadomo, że jakąś czekoladę czy coś by wypadało dać, tak? Pan zabiera szklanki. Nie, już. Ale proszę powiedzieć tak, bo skoro pani oddaje za darmo, jeśli można wiedzieć, jaki jest powód oddawania tego, tych szklaneczek? Nie są mi potrzebne. Ale na przykład... A może komuś się przydadzą. Ale proszę powiedzieć tak, na przykład, czy tam na przykład alkohol w nich był spożywany, czy takie rzeczy różne? Nie wiem. Ja nie spożywałam w nich alkoholu. Ale, ale co głównie było nalewane do nich? Na przykład czy woda, czy jakieś napoje? Nie mam pojęcia. Proszę pana, nie wiem, co było nalewane, bo ja nie kupowałam mieszkanie, te szklanki były, ja ich nie używałam. A teraz właśnie je oddaję, no bo są niepotrzebne i zajmują mi miejsce. Właśnie, bo ja dążyłem do żeby się dowiedzieć właśnie, skąd pochodzą te szklanki, a to po prostu pani kupiła mieszkanie i one skąd są, tak? O to chodzi. Tak, były razem z mieszkaniem, w wyposażeniu, gratis, założone. Powiem pani tak, jestem, wie pani dlaczego ja jestem napalona, nie? Jestem cyrkowcem, ja takie szklanki po prostu żrę. No, wie pani, są takie sztuczki, jak ludzie żrą szkło. Ja właśnie tym bardziej do treningu potrzebuję bardzo dużo szklanek, ja praktycznie za każdą próbę, nawet taki występ muszę płacić. Ja na takiej próbie na przykład jem jedną szklankę, to znaczy na 10 występów. Tutaj mam od pani ile? 10? Wie pan, to straszne, co pan mówi. Nie wiem, 10 szklanek jest, ale no... Znaczy to nie jest straszne, bo ja... Nie chcę słuchać, do czego pan ich będzie używał. Ale nie, bo ludzie zawsze boją się takich rzeczy, właśnie jak coś się szkło albo coś, ale zauważ, pani nigdy tam nie ma krwi ani nic na występach, więc to jest bezpieczne. Tylko chodzi bardziej o to, czy jak ja do pani przyjechał, to można na miejscu jedną szklankę zjeść, żeby zobaczyć, czy to się nada, ten materiał? Ja jestem teraz w jakiejś ukrytej kamerze, że pan powiedzi. Znaczy wolałbym, żeby pan nie jadł szklanek przy mnie. Nie, po prostu, ale nie, ja jedną, tylko wezmę gryza, żeby zobaczyć. Może pan sobie je na gryza. Nie, gryza wezmę. Nie. Gryza wezmę przy pani, żeby zobaczyć, czy działa, znaczy czy działa, czy jest dobra jakby gramatura tego szkła, tak? No nie, dlatego ja się pytam od razu. Pana, ja panu dam te szklanki, a pan niech robi z nimi to chyba. No to mówię, ja mogę przyjechać nawet w poniedziałek, bo w poniedziałek mam wolne, kończę występy i mogę przyjechać i sprawdzić, tam gryzka wezmę, sprawdzę, czy jest okej. Dobrze, jak nikt ich wcześniej nie ugryzie, to może pan jak najbardziej przyjechać. Proszę bardzo. No dobra. Proszę o telefon w poniedziałek, dobrze? No może być w poniedziałek. O której? Może być o 6? 6 rano? Tak. Nie. A może być o... Może być o 16 na przykład. A może być o... Aha, już... czyli po południu bardziej? Proszę pana, po 16. No to mówię, o 11 pasuje? Nie. No to jak? Dobrze, wie pan, to... Nie, no bo nie wiem, bo... Tak, nie wiem, czy pani... Działać, to proszę o telefon w poniedziałek, do widzenia. Bo nie wiem, czy pani to wystawiła na jaja. Bo nie, ona nie skumała coś z 11. Dobra, dalej dzwonimy, dalej widzowie, tylko musicie... Musicie gnoić. Hej, mi, a moi. Dobry wieczór, zdaję sprawę ogłoszenia. Dobry wieczór. Halo. No halo, halo. No słucham. Zwróć sprawę. Go nie ma. Jeszcze raz. No pan mówi. Jestem z ogłoszenia z Olixa. W sprawie? Parę rzeczy wystawię. Vanisha, PET Expert. Nie wiem co pan panu powiedzieć. On w tej chwili nie ma. Kogo? Małżonki w tej chwili nie ma. Bo ona sobie to wystawia tam takie różne rzeczy i ja panu nic nie powiem na ten temat. No nie no. Będzie dopiero jutro będzie. Także... Nie, no to... A to nie może pan sprzedać bez żony, nawet bez jej wiedzy, bo pani, tu chyba pani żona wystawiła za 5 zł. Ja mogę nawet zapłacić z 20 zł, ale nawet bez wiedzy pani jej żony, o. No ale nie no, jeżeli tam jest coś wystawione, no to pan sobie wybierze, nie? Ja najwyżej zatwierdzę sprzedaż i to wszystko, nie? No to ja dam więcej. Mogę... No to nie, to zróbmy tak, że właśnie, żeby żona nie wiedziała, ja panu dam więcej. Czyli na przykład 20 zł zamiast 5, nie? No nie, ja nie chcę, wie pan. To pan tam zrobi
Jak jest z tego, jak z lakierce sprzedaż i wydrukuję etykietę i wyślę panu. Ale... No nie, nie wiem, no. Jak tam jest wystawione po tyle, to po tyle, no i co mi, ja tam się po prostu nie interesuję. Ale no. Właśnie jak chcę dać więcej, ale właśnie mówię, że ja dam więcej pieniędzy za to, niż 5 zł nawet, żeby właśnie żeby tylko żona nie wiedziała. Wie pan co? To pani gdzie w sklepie kupi, pan tak samo więcej zapłaci. Ale nie, ja właśnie na polskim rynku ciężko takiego wanisza znaleźć, a ja potrzebuję identycznego. Wie pan co? No nie rozumiem właśnie o co chodzi. No, nawet no ja też nie rozumiem, no każdy byłby zadowolony, że kupił za taniej czy tam coś. No tak, ale właśnie, pan, nie, ale ja mam... No, za dużo ma pan pieniędzy, to pan przeznaczy. Nie, po prostu ja mam... Tyle, no. Ja mam po prostu powód, dlaczego chcę kupić drożej, żeby żona nie wiedziała, tak? Nie robię tego, bo mam za dużo pieniędzy, bo mam powód, żeby pana żona nie wiedziała o tym. No a dlaczego ma nie wiedzieć? Bo to są takie męskie sprawy, no wie pan. Wie pan. No dobra. To tam... dobra, powiem o co chodzi. Nie, chyba nie będziemy mieli o czym rozmawiać. Powiem o co chodzi. Nie, powiem po prostu o co chodzi. No. Po prostu no, z kobietą to inaczej się rozmawia, tak? Ja taką butlę potrzebuję, jak tutaj tam waniszową. No, właśnie, żeby zrobić na nią przysiad, tak? Usiąść na nią, żeby się bawić, no. A to tak... Od razu się rozłączy, jak usłyszał. Wiedziałem, się rozłączy. Już mi się też tak śmiać chciała. Zobaczcie, idealne, żeby usiąść na nią. Fox action. To będzie szybkie pytanie, czekaj. Tu z Olixa pan wystawił wanisz Fox action. Tak, słucham. Proszę powiedzieć tak, jaka tam jest mniej więcej pojemność tej butli? 99% coś tam i tak właśnie na zdjęciach nie widać. Wiesz co, nie pamiętam w tej chwili. A, jest, 14 litrów. 14 litrów? Mhm. Wiem, co musiałbym sprawdzić, no ale to na pewno nie teraz. Dla mnie to też jest dziwne, że taka ma butelka 14 litrów ma i 4 litra, no. No, to różnica by była, tak. No, ale butla jest dosyć spora. Nie, no dążę do tego, po prostu ja bym chciał kupić to, ale może pan sobie ten płyn ze środka nawet gdzieś wylać, bo ja nie potrzebuję jakby środka, tylko całą butelkę po tym potrzebuję, nie? No, wie pan co, możemy już skończyć tę rozmowę, do widzenia. Ja pierdolę. W ogóle ludzie nie chcą ze mną rozmawiać dzisiaj. Ja mam... Cześć, dzisiaj można podjechać. Cześć. Tak, zapraszam, to jest ulica Nowogrodzka 40. Polka jesteś, czy zagraniczna? Z Ukrainką jestem. A ruchasz się po polsku, czy po jakiemu? Wiem, że i tak, ale jest jakaś różnica? Nie, bo chodzi mi o, że wiesz, miłość francuska, miłość polska. A miłość polska to powiedz, jaka to jest, może czegoś mnie nauczysz nowego. Miłość polska to znaczy, że wiesz, wsadzam ci pięść do dupy i walcuję. No. A wiesz, to przestań. Nie no, bo, a właśnie nie ty masz czar, bo głos masz stary. A wiesz co, ile napisane naprawdę to jest prawdziwe ogłoszenie. Głos to wiesz, palę papierosa, ale na pewno mam tyle lat, ile tam jest napisane. A. No dobra. Na pewno to nie jest, że te oszustwo, tam tak jak napisane tyle ma. A. No dobra, to... Stale papierosy po prostu. A właśnie, a dobra, chuj tam. No dobra, zastanowię się i jak coś zadzwonię. Dobra, jak coś to odzywaj się. Kotek, baw się dobrze. O, dzięki kocica. Oj, pa. No nie, no widzicie, na Roxas nie ma co dzwonić, bo co? I teraz jej odegra jeden na milion, kocica. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie Volkswagena Polo. Aha, no słucham. Pani wystawiła taką ogłoszenie skromne na Olixie. Tak. Proszę mi powiedzieć tak, czy pani porusza się tym pojazdem mechanicznym? Cały czas. Cały czas, on miał być sprzedany wcześniej, ale go nie sprzedałam, bo nie miałam czym jeździć, bo dzisiaj kupiłam nowy sobie, nie? Pani tak. No?
Cały czas jest w użytku. Kto? Ja? Znaczy samochód? Samochód. Pod kocem trzymany? Proszę? Pod kocem trzymany, czy o co chodzi? A gdzie pod kocem? W użytku. Nie. Użytkowany jest. Jeżdżę nim cały czas. A, jestem w łóżeczku. Nie, w łóżeczku to mam męża. Nie, powiem pani szczerze tak, jestem zainteresowany tym pojazdem, tylko tak, proszę powiedzieć takie szczegóły. Jestem człowiekiem pedantycznym, tak zwanym pedantem. O Jezus, to już niedobrze. No wiem, ale wie pani, muszę takie, proszę powiedzieć tak szczerze, ile pani ma lat? Czego? Lat, ile pani ma? Przecież ja nie siebie sprzedaję, tylko samochód. No tak, ale, jak, ale ile pani ma lat, w sensie ile pani ma lat, o. A co to pana interesuje? No właśnie chodzi o to, że ja muszę wiedzieć, czy jeździła tym samochodem starsza kobieta, czy młodsza, czy babcia. Starsza, jestem babcia. A serio, jest pani babcią, czy ile ma pani lat? O Jezu, dużo lat mam, bardzo dużo. No nie, no widzi pani, no pani sobie żartuje, ale naprawdę chcę się dowiedzieć co nieco. Ja takie rzeczy muszę wiedzieć, jeśli mam kupić samochód, tak? Nie musi pan wiedzieć. Proszę powiedzieć tak, paliła pani fajki w tym samochodzie? Proszę? Paliła pani fajki w tym samochodzie? Nie, ja nie palę papierosów. Spożywała pan tam pani alkohol, albo ktoś inny spożywa tam alkohol? Nie, proszę pana. Czy przewoziła w pani w tym samochodzie jakieś zwierzęta, psy, koty i tak dalej? Psy oczywiście, bo mam. No dziwne, że pani przewoziła. No. Zawsze po psach czyszczę. Proszę powiedzieć tak, takie pytanie też dziwne, no ale ja muszę wiedzieć, tak? Nie obrazi się pani? Co? Że co? Czy ktoś w tym samochodzie uprawiał tak zwany seks? Wie pan co, niech pan już przestanie. No, wie pani co, ja muszę takie rzeczy wiedzieć. Dobra, nic pan nie musi. Mutowana latająca. No, rozumie pani, że ja jak kupuję ten samochód na przykład na najbliższe 2-3 lata, to też się chcę czuć komfortowo w tym samochodzie, tak? O Jezus, kochany, śmieszne to jest. Normalnie mnie to nudzi. Nudzi panią to? Pan chce kupić i chce pan przyjść obejrzeć albo nie, bo zaraz do widzenia powiem. No dobrze, mogę przyjechać, możemy się umówić na poniedziałek, ale od razu mówię, że przyjeżdżam z żoną. Dobrze, proszę bardzo. Może pan przyjechać w poniedziałek. W jakich godzinach pani pasuje? Po południu. Może być gdzieś po południu, tak? W poniedziałek, tak? Poczeka pani, w poniedziałek po południu? To proszę pani, to będzie może być po 11? Machon, masz numer na dojeździe. Zadzwoń, bo z chłopakami się nazywaliśmy. Jeszcze raz. Marcin, wiek 40 lat, robi na budowie. No po południu, o 11. Karpacz, najdłużej pracuje jako monter stoisk targowych. Jego żona. No o 23, po południu. Nie, to jest za późno. No dobra, to a może być we wtorek o 5? Ze wtorek o 5 może być. Rano. Jezus kochany, chłopie. No nie, no bo wszystko na nie, więc nie. O 17 godzinie, może być, może być. O 17. Dobra, poproszę do telefonu tam tego chłopa, co słyszę z tyłu, żeby potwierdził, że to nie jest oszustwo. Jezus, żadne oszustwo nie jest. Jest podane, to nie będę chłopa, bo jeszcze się wkurzy. Żadne oszustwo. To jest mój samochód, nie chłopa. Dobra, to proszę powiedzieć, skoro to jest pani samochód, to proszę powiedzieć, jaką pani osiągnęła prędkość maksymalną tym samochodem? Jezus kochany. Wie pan co? Albo pan przyjeżdża, albo nie. Do widzenia. No bo chcę kupić, a pani wymiguje się od odpowiedzi. Co to przesłuchanie, czy co? Do widzenia. No i co, niech pani odpowie. Pojebany na chłopie. No, samochód kupić. Kurwił mnie. Nikt nie mówił za ile, tylko mnie wypytuje rzeczy, które są śmieszne. I to gówno po odwrotku. Jak ja najszybciej jechałem, czy panek nie jest w uprawianym samochodzie, to pojebany normalnie. Nie,
Siema Puzon, masz kiełbasę barwiską dzisiaj, gryźniesz dla nas. Nie mam właśnie dzisiaj Wojtek. Nie mam Puza, dzięki bardzo. O, cio. Razem gryźniesz dla nas kiełbasę barwiską. Cio. Jest akcja posłuch, cicho. Pewnie gdzieś w torebce albo w kieszeni jest, nie? Lipa. No nie, już skończyli temat. No słabo słychać, bo ona wsadziła telefon pewnie do kieszeni albo gdzieś do torebki, bo nie słychać. Ja mam na maksa głośność. Dobra, wołam ją, trudno. Halo! Halo! Dobra. Dzwonię od razu, dobra, odzwonię, poproszę męża do telefonu. No, poproszę męża do telefonu. Machonek, przestań kurwa podsłuchiwać moją babkę. Moja babka trzyma telefon w kieszeni, nigdy się nie rozłącza. Chuj ją podsłuchujesz, pojebie. No halo. Machonek, no. Szkodliwość. Halo. Słucham. No, rozmawiałem z pana babą. No i co? Naubliżała mi przez telefon. Co ty takiego po tym głupiego dasz? Nie, bo ja tylko chciałem się dowiedzieć, chciałem kupić tego Volkswagena Polo i chciałem się dowiedzieć takie właśnie rzeczy personalne, nie? A pana małżonka, no. A pana małżonka baba, nie wiem co to dla pana jest, naubliżała mi. Żona. Naubliżała mi. No nie wiem, bo ona mówiła, że takie kurwa pytania dawałeś kochany, że czy był seks kurwa w samochodzie robiony, więc nie wiem. No ale tak. No tak, bo... Kurwa, no to chłopie w ogóle zadajesz. Już panu mówię, bo po prostu ja na starcie rozmowy powiedziałem pani, że ja jestem pedantem i się pytam, czy były papierony papierosy, czy alkohol był spożywany. Nie były palone, bo to starsza kobieta jest 65 lat, no kochany. Także... No dlatego pytam się, czy był seks uprawiany, czy papierosy palone? Nie, bo kiedyś może jak ktoś, bo przecież ten samochód nie od, u nas od nowości, nie, więc... Ale ja nie, właśnie dlatego ja mówię, ja nie pytam się w tej pani, czy to ona robiła, czy może poprzedni właściciel... No. Ja bym chciał tam... Nie, śmierdzić papierosami nie śmierdzi, no. No dobra, ale... No, wie pan... po prostu możemy jednego zrobić Żyda do gazowania. Jak ja bym tam podjechał i... Jebać muzułmaninu, te kurwy, au! Ja bym tam... Szyby Boże. No halo, słyszy mnie pan teraz? Nie powinien. Szyby Boże, w Tojo Cię. Jak ja bym tam podjechał... Jak ja bym tam podjechał... Dzisiaj? Słucham? Dzisiaj? Nie, jak ja bym tam podjechał nawet w poniedziałek, to się tam filtrem UV przejechał po tych siedzeniach i w ogóle. Czy chcesz, kochany, przejechać? Filtrem UV. Filtr UV, znaczy ty się w ogóle dobrze czujesz? No bo wie pan, ja rozumiem, że tam nie było nic grane, ale wie, poprzedni właściciel mógł tam coś robić. Ja bym, byśmy to filtrem UV przejechali, byśmy widzieli, tak? Ja chcę, chłopie, no kurczę, nie wiem, ale dzisiaj nie, bo... No nie dzisiaj. No wiem, że nie dzisiaj. Nie, bo żona już się tam... A widzę, że żona już jest zdenerwowana. Tak, bo... No. Kiedy chcesz, kochany, przyjechać? W poniedziałek z filtrem UV. No. Może być? W poniedziałek. No może być.
Bo chodzi o to, że ja muszę to wszystko prześledzić, ten samochód, zobaczyć i tak dalej. No możesz, możesz mogę przyjąć, prześledzić go, kurwa, chwałem i srałem i chuj wiesz, czy... A tak... Co? A tak szczerze... Maszyna chodzi, maszyna gwizda, jak to się mówi. A tak szczerze... Wszystko porobione. Tak szczerze. Tak jak żona... No szczerze. Jak żona nie słucha. Chlał pan tam w środku? No. Chlał pan w środku? Nie, w ogóle do tego samochodu nie wsiadałem. Nie chlał pan? Ja mam swój samochód. Ja mam swój samochód. A w swoim samochodzie pan chlał? Też nie. Bo ja jeżdżę na ryby, mam stół ze sobą, to się mówi, jak jest impreza, to jest po prostu na stole pijemy, a nie kurwa w samochodzie. A, no to dobrze pan mówi. No. Bo żona widzę, że nerwowa, pijana chyba. Nie, bo właśnie przed chwilą kupiliśmy samochód. O. A jakie marki? Saab. Za ile? Za ile? Za 5 tysięcy. Który rocznik? Który rocznik, nie? 2000. Dobrze, to poproszę jeszcze małżonkę do telefonu. Dobra, kochany. Małżonka sobie robi bazę, jak to się mówi. A. Także jak chcesz przyjechać, to przyjedź w poniedziałek. I o godzinie której? Może być o 5? Wieczorem czy rano? Rano. Rano o 5? No. To chyba kurwa głupie się kurwa źle czujesz. O tej godzinie to się śpi. Człowieku, o tej godzinie to się kozy wyprowadza na jedzenie, a ty jeszcze śpisz? No nie, no w tym wieku nie spodziewałem. Tak. W tym wieku się nie spodziewałem tego po panu. Kochany, ja całe życie wstawałem o 5 przed 5, ale teraz jestem na emeryturze, więc mam to w dupie. No tego się po panu nie spodziewałem. No starsi ludzie zazwyczaj wcześniej wstają. Ja nie śpię już od 4, od 5. No właśnie, dlatego się dziwiłem. No, ale se leżę, jak to się mówi. A ma pan dostęp do Wi-Fi? Nie. A można do pana zadzwonić na internet? Ja? No. Ja tego się nie, na tym się nie znam. A ma pan jakiś poczęstunek, no. ma pan jakiś poczęstunek na miejscu, jakąś wódeczkę albo coś? Nie. A jakby zapłacił za samochód 100 zł więcej? Nie. Czemu? Ten, kochane, dzisiaj luz. Bo już jest godzina w 9:30. A to zaraz mecz, Polska-Albania. Jak kurwa mecz Polska-Albania? Jaki? No dzisiaj. W piłkę chyba. Nie, eliminacja w piłkę nożną. No to kurwa był wczoraj ten mecz, jakby cię ktoś pytał, kochany. A to ile było? 4-1. A, to ja pijany byłem wczoraj. No widzisz. A kto strzelił gole? Proszę? A kto strzelił gole? O kurwa, tam wiem co się no nie Luba, kurwa Lubański, chciałem powiedzieć. Lubaszenko? Uff. Gdzie kurwa ten nasz? Jezus. Ten Szczęsny? Nie, jak on ma? W rękę. Olisadebę. O Jezu. Olisadebę? Nie. Kurwa mów. No nasi chłopaki wgrali. A, to ten, Zbigniew Boniek, Mateusz Borek, tak? Ta, Boniek, kurwa. Dobra, trzymaj się, nara. No, na razie. Chłop już miał mózg rozjebany, co ja do niego gadałem. No. Dzwonię do pani z pretensjami. No, dzwonię do pani z pretensjami. Mhm. Pani numer mi się wczoraj wyświetlił w nocy, z czwartku na piątek wczoraj. I teraz zdobyłem się na odwagę, żeby zadzwonić i właśnie panią zgnoić. Właśnie, czy pani dzwoniła przez przypadek, czy specjalnie? Ja do nikogo nie dzwoniłam chyba raczej. No, ja nie wiem, czy pani dzwoni, tylko po prostu pani numer mi się wyświetlił i ja do pani teraz odzwaniam, tak? Aha, no to ja nie wiem, ja do nikogo nie dzwonię w nocy, że ja w nocy śpię, proszę pana. Słuchaj pani, ja nie wiem, jak się to wyjaśni po prostu, bo też mnie też nerwuje, że ja o późnych godzinach nocnych nie mogę spać, tak? No ale dobra, ale no to chyba ja nie wiem, czemu to się tak zrobiło, ale ja do nikogo nie wspomniałam, proszę pana, no. Którzy zdradzali nas Niemcom. Powiem pani tak, jest mąż obok telefonu?
Słucham? Jest mąż obok telefonu? Nie ma męża. Ona nie ma męża przede wszystkim. A. Ja nie tam. A, no to nie wiem, no bo mówię, że po prostu numer się wyświetlał, myślałem, że mąż dzwonił czy coś, no ale widzę, że pani nie wie, o co chodzi, no dziwię się. No ja kompletnie nie wiem, proszę pana, o co chodzi. Proszę tą babę obok telefonu, co mówiła przed chwilą. Babę? Proszę, to do widzenia, jak pan mówi. No, no nie, no przepraszam. Do widzenia, proszę do mnie nie dzwonić, ja blokuję w tej chwili numer, już nie będę do niego pana nic dzwonić. Przepraszam, jakaś, numer, jakaś kobieta dzwoni, tam mówiła. Ja sam nie wiem, z kim ja teraz rozmawiam. Ja wiem, że po prostu ten numer mi się wyświetlił wczoraj i dzisiaj odzwaniam i pani... Pan dzwoni do mnie, że ja o 3 w nocy tak, do pana dzwoniłam. Wczoraj, no. O 3 w nocy to ja spałam jak dziecko razem z mężem. No tak. Proszę mnie wspierać w głupot. No tak, ale mogła pani przez pomyłkę wybrać mój numer albo wirus, albo coś. Nie pana, bo nie używałam w ogóle telefonu. A, to przepraszam. W takim razie poproszę męża, żeby pani udowodniła, że pani ma męża, bo nie wiem, kto co dzwonił, naprawdę. Ja chciałem tylko się dowiedzieć. To jest nienormalny? Nie, człowieku w cholerę. Po prostu ja bym chciał wiedzieć, dlaczego ktoś do mnie dzwonił o tej godzinie, a pani akurat... A pan jest w ogóle? Chłopie, wypierdalaj, bo zaraz kurwa... A kto ty jesteś w ogóle? No właśnie... Kto ty jesteś, kurwa? Ale to ty kim jesteś, człowieku, jak pana żona... Wypierdalaj, kurwa, baranie jebany, bo kurwa... Stachu, jeszcze raz muszę dzwonić, bo oponent odpalony. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest pan teraz na hotelu? Tak. Proszę zejść na dół. No to się dzieje, co chodzi? No proszę zejść, no bo musi pan odebrać w recepcji jakby zaległe jedzenie, tak? Co? Musi pan odebrać na recepcji zaległe jedzenie. Nie rozumiem, co pan chodzi, jakie zaległe jedzenie? No po prostu miał pan jakby jedzenie wcześniej wykupione, którego pan nie odebrał i musi pan je odebrać. Mam butan, 5 zł. Ale ja zapomniałem, że to jest. No tak, ale miał pan jakby opłacone z góry wcześniej, ale pan nie odebrał, dlatego teraz może pan sobie wziąć nawet na jutro, ale po prostu do 23 jest jakby u nas na dole, więc może pan zejść. Nie rozumiem, o co chodzi, ale dobra, przyjdę. No. Znaczy nie, chodzi o to, że po prostu miał pan jakby opłacone jedzenie, którego pan nie wziął, więc do 23 ma pan, może pan odebrać sobie. Ale jakie jedzenie miał pan? To forma śniadania, obiad czy to? Kolację ze śniadania. No, bardzo śmieszne w takim razie. No to jeśli, no czy zajdzie pan dzisiaj czy nie? Czy raczej, no bo musimy wiedzieć mniej więcej, jakie tam przygotować dawki. Mhm. Dobra, dziękuję bardzo. Za te słowa ma pan bana. Żegnam. Żegnam. Sobie znajdź inny numer telefonu. Co? Waldek znajdź sobie inny numer telefonu. Nie, dzwonimy z recepty. Z recepcji, jeśli pan nie zejdzie, no to przepadnie pan. A jaka nazwa hotelu jest? Gołębiewski. Jakiego pan woli? Gołębiewski, aha. No dobra, dziękuję, do widzenia. Widzenia. Czyli Waldek podaje zły, nawet Waldek, nawet zły hotel podałeś, bo nawet to nie jest Gołębiewski. Kurwa.